Malowanie. Kto z nas tego nie przerabiał? Istotne jest zarówno właściwie przygotowane podłoże, technika malowania, jak i jakość farby, po którą ostatecznie sięgniemy. Czym powinna odznaczać się dobra farba? Zapytaliśmy eksperta. Dobra farba powinna charakteryzować się łatwością nanoszenia na podłoże. To znaczy farba powinna mieć odpowiednią konsystencję, mocne krycie i szybkie schnięcie. Powinna posiadać bardzo dobrą przyczepność do malowanego podłoża i tworzyć trwałą i mocną powłokę, tak aby w przypadku działania czynników eksploatacyjnych zachowała jak najdłuższą trwałość i świeżość, jak bezpośrednio po malowaniu. No i to, co najważniejsze, powinna posiadać szeroką paletę barw, tak aby każdy klient mógł wybrać kolor indywidualnie dopasowany do swoich potrzeb. Żeby zobaczyć produkcję farb, odwiedziliśmy fabrykę Akzo Nobel w Pilawie. Zanim rozpocznie się produkcja, tworzone są specyfikacje nowych produktów, które następnie trafiają do działu badań i rozwoju. Tam eksperci tworzą innowacyjne receptury. Badane są pod kątem własności użytkowych, takich jak krycie farby, wytrzymałość na szorowanie, czy efekt odpychania płynnych zabrudzeń, zwany efektem hydrofobowym. Farby testowane są także w komorze ku UV, w której sprawdzany jest wpływ warunków atmosferycznych na badane powłoki. Farba składa się z pigmentów i wypełniaczy, spoiwa oraz środków pomocniczych. Materiały do produkcji są pozyskiwane praktycznie z całego świata. Surowce mają być ekologiczne i bezpieczne. Cysternami przewożone są lateksy i materiały sypkie. Cały system załadunku, dozowania oraz ważenia odbywa się automatycznie. Praca operatora polega na podłączeniu cysterny oraz śledzeniu przebiegu operacji w systemie komputerowym. Kolejne składniki farb to pigment, zagęstniki i wypełniacze. Podawanie proszków w systemie transportu pneumatycznego pozwoliło zlikwidować zapylenie podczas dozowania tych surowców, co nie jest bez znaczenia dla zdrowia pracowników oraz ochrony środowiska. Mamy składniki. Możemy zatem ruszać z produkcją. Każdy dzień pracy poprzedza spotkanie, na którym pracownicy rozwiązują aktualne problemy i kreują nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Proces produkcji farb wodnych polega na zwilżeniu substancji stałych, czyli pigmentów i wypełniaczy, w wodnym roztworze środków pomocniczych, a następnie ich zdyspergowaniu. Poprzez dyspergowanie należy rozumieć proces rozbijania cząstek stałych pod wpływem działania sił mechanicznych. To pozwala uzyskać rozdrobnienie poniżej 20 mikronów, czyli 20 tysięcznych części milimetra. Dzięki takiemu rozdrobnieniu nasze farby mają wysokie właściwości kryjące. Dyspergowanie odbywa się w specjalnych urządzeniach zwanych disolwerami. Jest ich 7 i można w nich przeprowadzić proces dyspergowania past o średniej i dużej lepkości. Pasty pompowane są do zbiornika z mieszadłem, zwanego egalizatorem, gdzie następuje ich ujednorodnienie ze spoiwem i środkami pomocniczymi. W ten sposób uzyskujemy bazę produktu. Następnie do pasty dodany zostanie pigment. Do precyzyjnego odmierzania pigmentu służy maszyna składająca się z jednostki dozującej, wyposażonej w 18 zaworów. Ich trójstopniowa budowa umożliwia dozowanie pigmentów z dokładnością do 1 grama. Dzięki tak precyzyjnemu kolorowaniu możliwe jest uzyskanie identycznego koloru farby w kolejnych partiach produkcyjnych. Pigment dodawany jest do egalizatora, w którym znajduje się baza produktu. Po dokładnym wymieszaniu uzyskujemy farbę w żądanym kolorze. Każda wyprodukowana partia farby badana jest w laboratorium kontroli jakości pod kątem zgodności ze specyfikacją. Podstawowe parametry, jakie są badane, to wygląd i połysk powłoki, lepkość, konsystencja, gęstość, pH wyrobu oraz zarzucenie i białość dla farb białych
i kolor dla farb kolorowych. Za wykonanie podstawowych badań odpowiadają koloryści, którzy także nadzorują proces produkcji. Do pomiaru koloru używany jest specjalistyczny sprzęt, który precyzyjnie określa parametry barwy. Farba po pozytywnym przejściu badań kontrolnych jest wysyłana na wcześniej przypisaną linię rozlewową. Konstrukcja połączeń rurowych, którymi produkt transportowany jest do rozlewu, praktycznie eliminuje konieczność mycia instalacji pomiędzy kolejnymi partiami farby różniącymi się kolorem. Opakowania, zanim zostaną napełnione farbą, podlegają etykietowaniu. Polega ono na położeniu na czyste opakowanie odpowiedniej dla danego produktu etykiety. W pełni oklejone opakowanie trafia na maszynę napełniającą, gdzie dozuje się automatycznie odpowiednią ilość farby. Nakłada wieczko i zamyka szczelnie opakowanie. Następnie nakładana jest etykieta z odpowiednim kolorem oraz kod kreskowy, przypisany danemu produktowi. Ostatnim etapem rozlewu jest formowanie pakietów oraz ich ułożenie na palecie transportowej. W fabryce AkzoNobel oprócz farb wodnych produkowane są także farby syntetyczne. Ich produkcja odbywa się w nieco inny sposób. W przeciwieństwie do farb wodnych, gdzie dominują biel tytanowa, wypełniacze i woda, głównymi składnikami farb rozpuszczalnikowych są żywice oraz rozpuszczalniki. Składniki przechowywane są w zbiornikach magazynowych i stąd są przepompowywane do urządzeń produkcyjnych. Barwę uzyskuje się dzięki odpowiednio dobranym pigmentom. W wyrobach do drewna stosowana jest proekologiczna technologia, która obniża emisję szkodliwych lotnych związków organicznych. Pigmenty najpierw przygotowuje się na wysokoobrotowych disolwerach, a następnie uciera na młynach perełkowych. Oprócz nich produkowane są również pasty oparte na żywicach, benzynach i dodatkach reologicznych, będące bazą do dalszej produkcji. Wyjątkowa jest technologia produkcji farb syntetycznych. Odbywa się ona w mobilnych zbiornikach zwanych UBV, z wykorzystaniem nowoczesnej i zautomatyzowanej instalacji. Zbiornik produkcyjny transportowany jest do poszczególnych stacji, gdzie dozowane są składniki farby. Następnie kierowany jest na stację mieszania. Tu uzyskiwana jest gotowa farba. Zbiornik przekazywany jest na linię rozlewową. Po rozlewie następuje automatyczne mycie. 80% rozpuszczalników odzyskiwanych jest w procesie destylacji. Finalnie wszystkie wyroby gotowe trafiają do centrum dystrybucyjnego o powierzchni prawie 10 tysięcy m2. Dział logistyki zapewnia, aby dostawy realizowane były w najbardziej optymalny sposób, to znaczy ekonomiczny i ekologiczny. Na tak dużej powierzchni istotne są względy bezpieczeństwa. Dlatego wprowadzony został system Halo, który nakłada zarówno na kierujących wózkami widłowymi, jak i pieszych użytkowników obowiązek szczególnej uwagi przy bezpośrednim kontakcie. Zadbano też o bezpieczeństwo i komfort dla kierowców ciężarówek, którzy mogą obserwować załadunek na monitorach w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Produkowane w Pilawie farby zaopatrują nie tylko rynek polski. Połowa z nich trafia na eksport do 28 krajów na całym świecie. Głównie do Europy, ale też do tak odległych i egzotycznych zakątków jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Australia czy Malezja.